Witamy Państwa bardzo serdecznie na tym stadionie, na PGE Narodowym. 11 października świętowaliśmy awans do finałów Mistrzostw Europy 2016 we Francji. Na tym stadionie 13 listopada rozpoczyna się pierwszy etap ciężkiej pracy, blisko 7-miesięcznej przygotowań właśnie do tych finałów. Błyskają flesze, wszyscy wstali z miejsc, za chwilę się ustawią, byśmy mogli wspólnie, razem z nimi odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Przed nami hymn Islandii. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Iceland. Pozostańmy w pozycji stojącej. Przed nami hymn Polski, Mazurek Dąbrowskiego. Please remain standing for the national anthem of Poland. Czyli oklaski podczas hymnu dzisiejszego przeciwnika, ale mamy skład Islandii. O, to ich ustawienie w bramce Kristinsson z numerem pierwszym, od prawej strony z dwójką Sevarsson, z numerem piątym Eyjolfsson, z numerem szóstym Ragnar Sigurdsson, z numerem 23 Skulason. W drugiej linii od prawej strony debiutant Transtason z numerem 16, 17 kapitan Gunnarsson, z numerem 10 najskuteczniejszy w eliminacjach Gylif Sigurdsson i wreszcie ten, który nękał nie tak dawno Lecha bramkami, Bjarnason. Z przodu z numerem 15 Bodvarsson, a z numerem 9 Siktorsson. Bjarnason gra z numerem 8. Polacy w bramce Wojciech Szczęsny. Jemu dzisiaj daje szansę Adam Nawałka. Ustawienie Polaków od prawej strony z numerem 20 Piszczek, z czwórką Szukała, z 15 Glik, z 14 Wawrzyniak. Druga linia Błaszczykowski 16, Zieliński 19, Krychowiak 10,
Grosicki 11, no i z przodu mamy Milika i wysuniętego kapitana Lewandowskiego. Wszystko gotowe, jednolite niebieskie stroje Islandczyków, którzy rozpoczęli to spotkanie. Wycofanie do Ragnara Sigurdssona, który dziś gra po raz 50 w reprezentacji Islandii. Dobre wejście Szukały, który odnalazł się w lidze tureckiej po tych perturbacjach, zmianie klubu. Glik i wykorzystanie Szczęsnego. Ma jasność co do bramkarza. Stawiał ostatnio na Fabiańskiego Adam Nawałka, no ale chce też dać pograć i Szczęsnemu, i Borucowi. Kto wie, może również czwartemu naszemu bramkarzowi Tytoniowi troszkę więcej czasu, stąd ta absencja dzisiaj Fabiańskiego. No to prawda, żeby rzetelnie ocenić bramkarza, no wypadałoby go puścić od pierwszej minuty, a mamy tylko dwa spotkania, stąd być może czterech bramkarzy, stąd być może właśnie decyzja o Wojtku Szczęsnym w pierwszym tym meczu. Piszczek, Błaszczykowski, no ucierpiał w tym spotkaniu niedawnym z Lechem, pauzował w ostatnim meczu Serie A, do niego teraz zagranie, będzie teraz okazja, ach, uciekła ta piłka, blisko był, żeby ją wyłuskać, Kuba Błaszczykowski. Ale pierwsza taka bardzo, bardzo pozytywna akcja Polaków, tutaj dobra kombinacja, rozegranie piłki z pierwszej, rozegranie piłki przy jednym kontakcie, zagranie za plecy obrońców i Kuba Błaszczykowski o włos, a dopadłby do piłki. Christensen, dalekie wybicie bramkarza, który wskoczył do składu na mecz z Turcją. Wcześniej zagrał 4 mecze towarzyskie, a to wszystko za sprawą kontuzji podstawowego bramkarza Holdorssona, który w meczu, był tutaj faul Kuby, w meczu, w przygotowaniach do meczu z Turcją właśnie miał kłopot z barkiem, zresztą leczy tę kontuzję do dzisiaj, nie grając na co dzień w swoim klubie w Holandii, w Nijmegen. Islandczycy, Eyjolfsson. Już tam dobrze próbuje przeszkadzać Robert Lewandowski, uniemożliwiając rozpoczęcie akcji. Wznawiać będzie Serwason. Uniwersalny obrońca, grał na wszystkich pozycjach w linii defensywnej reprezentacji Islandii. Skład można powiedzieć stabilny, no a teraz trzeba uważać, dobre wejście, pierwsza okazja i mamy rzut karny. Tak, ale cała ta sytuacja zaczęła się od niefrasobliwości w linii obrony. Tutaj nie chciałbym od razu wynieść, tutaj dobrze było zobaczyć powtórkę, wydaje mi się właśnie wskazywany. Łukasz Szukała. Łukasz Szukała, tym wybiciem piłki głową. Powtórka tego nie pokazała, natomiast tutaj no trudno dziwić się o taką decyzję. Rzeczywiście tutaj w momencie strzału ta piłka też po interwencji Kuby Wawrzyniaka nie zmieniła widocznie kierunku, więc no był pretekst do tego, żeby odgwizdać to przewinienie. No nie najlepszy początek biało-czerwonych, mamy trzecią minutę, w dodatku kłopot Sigurdssona, to jest ten gracz, którego wygryzł, można powiedzieć, używając troszeczkę żargonu, z Ajaxu. Arkadiusz Milik przeniósł się przed tym sezonem do francuskiego Nau za 3,5 miliona euro kupiony. Zagrał wszystkie spotkania w eliminacjach, no i teraz Wojtek Szczęsny przyczajony i Gylfi Sigurdsson, najskuteczniejszy w eliminacjach w reprezentacji Islandii, doping Sigurdsson, aj! Jest niestety bramka. Wydawało się, że będzie poprzeczka, ale sprytnie zagrał to Sigurdsson i w trzeciej minucie przegrywamy 0-1. To strzał tyleż efektowny, co szczęśliwy. Natomiast no, tutaj jeśli chodzi o urodę tego rzutu karnego, to nie mamy o czym dyskutować. Naprawdę piękna, piękna bramka. Zmylony Wojciech Szczęsny. Na tyle piłka uderzona precyzyjnie, że Islandia może cieszyć się z objęcia prowadzenia. To 12 gol Sigurdssona w reprezentacji. Przypomnę, 6 bramek w 10 spotkaniach eliminacji, gdzie byli tą sensacją, rewelacją na co dzień piłkarz Swansea. Debiutował przed 5 laty w drużynie Islandii. No i teraz myślałem, że ta piłka dojdzie do Lewandowskiego. Muszą szybko nasi przywrócić, że tak powiem, równowagę na boisku, jeśli chodzi o rezultat. No miejmy nadzieję, że ten gol nie zdeprymuje biało-czerwonych i te początkowe ustalenia, one dalej będą ważne i biało-czerwoni dalej będą próbowali zdominować rywala, przejąć kontrolę w meczu, no i uraczyć nas kilkoma
obiecującymi akcjami. Na spalonym Grosicki. Może w myśl przysłowia miłe złego początki, zobaczymy. Ale to jest też wyzwanie dla narodowej drużyny, która źle zaczęła to spotkanie, źle weszła w ten mecz. Trzeba będzie pozmieniać losy tego spotkania podczas kolejnych 85 minut. Poślizgnął się Kirstinsson. No warto chyba nadmienić, że Islandia jest tą drużyną, która przede wszystkim skutecznie gra w defensywie. I to im, tak jak stracili tylko 6 bramek. Opowiadali, tak, to im przyniosło upragniony awans, historyczny awans, jeśli chodzi o poczynania ofensywne. Sævarsson w pole karne, dośrodkowywał Transtason i teraz próbuje przedrzeć się, ale nieskutecznie ten, który pokonał już raz Wojciecha Szczęsnego. Długie podanie do Roberta Lewandowskiego, który teraz wyłuskał tę piłkę. Jest tam Milik, Lewandowski troszkę uspokoił. Do Kuby Błaszczykowskiego, wolna przestrzeń. Błaszczykowski, pole karne, zawahał się Błaszczykowski. Wywalczyli Polacy. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. W centrum zamieszaniu Robert Lewandowski połapał się chyba najlepiej, bo tam trochę nieporozumień między dwoma środkowymi obrońcami. Natomiast później zachowanie Roberta bardzo, bardzo przytomne, bo tam wychodził w pierwsze tempo Milik. Przetrzymał to, pozwolił zabrać obrońców i wyłożył piłkę Kubie Błaszczykowskiemu. Popatrzmy, pierwsza okazja ze stałego fragmentu. 8 bramek w eliminacjach. Polacy strzelili rywalom właśnie po stałych fragmentach gry. Łukasz Piszczek został tutaj asekurować jako ostatni. No, rozmawiałem z Łukaszem, mówię, martwimy się o ciebie, mało grasz w Borussii. On mówi, ja też się martwię. Grał tylko w Lidze Europy, zagrał w spotkaniu z Bayernem Monachium, tym wysoko przegranym. No, Ginter ma tak niepodważalną pozycję, że mówi, zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijało, ale skupmy uwagę naszą i państwa na tym, co na boisku. Znowu nieporozumienie, tym razem Lewandowskiego z Grosickim. Rozpadał zresztą Robert przed momentem przy tej akcji, w której walczyliśmy rzut rożny ręce. Co jest, panowie, pokazując, że nie było wsparcia, że nie było podłączenia się dwóch pomocników, myślę o Krychowiaku czy Zieliński. Kuba Wawrzyniak. Grosicki. Teraz doskonale widać, jak linia obrony i linia pomocy w zespole Islandii gra bardzo blisko po to, żeby zagęścić bezpośrednie terytorium przed swoim polem karnym. Być może to jest to, co pozwoliło Islandii stracić tylko 6 goli, o czym wspominałeś. Lewandowski, dobre wycofanie. Grosicki. Grosicki. No, nie dał się tam przejść Sævarsson. No, musiał decydować się na akcję indywidualną, bo Robert Lewandowski był już na pozycji spalonej. Skulason. Już pokazuje się na wolnej pozycji Bjarnason, ale dobrze Łukasz Piszczek przeczytał tutaj ten zamiar Islandczyków. Birkir Bjarnason niedawno nękał dwukrotnie zespół Lecha, strzelając gole w europejskich pucharach. A niedługo też przyjedzie na stadion Lecha Poznań w meczu rewanżowym fazy grupowej Ligi Europejskiej. W pierwszej piłki rozegranie Gunnarssona z Siktorssonem. Piszczek w poszukiwaniu Lewandowskiego. Grosicki. Zieliński. Wawrzyniak. Zieliński. No, dzisiaj sprawdzian gracza Empoli, który gra po raz 11 w reprezentacji biało-czerwonej. Niedokładne podanie i strata. Próbujemy rozgrywać ten atak pozycyjny, ale na co słusznie Marcin zwracałeś uwagę, Islandczycy są super zorganizowani w obronie, co pokazywali podczas eliminacyjnych spotkań, tracąc tylko 6 bramek i oni rozpoczną grę od rzutu z autu. Był taki moment, kiedy biało-czerwoni przejęli piłkę, momentalnie zagrywając ją do przodu. Mieliśmy od razu 7 zawodników Islandii pod własnym polem karnym. Tutaj widać, że ta organizacja przede wszystkim gry defensywnej u drużyny Islandii wygląda na początku tego meczu bardzo obiecująco. Teraz troszkę przydałoby się wsparcie ze strony publiczności, poderwanie gdzieś biało-czerwonych. Jest zresztą, co słyszymy, by włączyli tutaj ten drugi bieg. No, jakiś grymas bólu na twarzy Kuby Błaszczykowskiego. Trzyma się tutaj za kolano. Miejmy nadzieję, że nic groźnego się nie stało. Ruszył w sposób taki zdecydowany. Rzeczywiście tutaj żadnego kontaktu nie było. To wygląda troszkę na nadciągnięcie. Uraz mięśniowy. Miejmy nadzieję, że to tylko... A, już chyba lekka informacja w kierunku ławki rezerwowych. Dojdzie do zmiany. Dojdzie do zmiany. No, nie ma co ryzykować. Kuba Błaszczykowski
kiedy widziałem się z nim na zgrupowaniu, pokazywał mocno puchniętą prawą stopę, ale tutaj to nie jest to, tutaj to jest nadciągnięcie mięśnia, włókien mięśnia dwugłowego. Już Rybus podnosi się z ławki do rozgrzewki. Szkoda, bo tak niefortunnie zaczęliśmy od straty bramki, teraz tracimy Kubę Błaszczykowskiego, no ale lepiej na zimne dmuchać. Na spalonym jest Sewarson. Krótka rozmowa Kuby Błaszczykowskiego z Adamem Nawałką. To jeszcze raz, no, trzeba pochwalić biało-czerwonych za to, że utrzymali linię w obronie. I dzięki temu sędzia mógł odgwizdać pozycję spaloną. Widzimy, zmiana nieodzowna. Nie tak to miało wyglądać. Jest doktor Jaroszewski, chwila rozmowy, ale nie sądzę, żeby po tym, jak Kuba tutaj sygnalizował, a tutaj jeszcze raz rozmowa Szukały z arbitrem, a propos tego rzutu karnego, prawda? Tak, natomiast całe to zamieszanie zaczęło się od takiego niezdecydowanego wybicia głową przez Łukasza Szukałę. Przejęcie piłki, wgranie w pole karne i cały embaras powstał. Tutaj szybka informacja przed zmianą. Co mamy grać, przypominamy, tak? Szkoda Kuby Błaszczykowskiego, bo wszyscy wiemy, jak próbuje wrócić do formy. Tym bardziej, że to był krótki, 75. jubileuszowy występ w barwach biało-czerwonych. No i będzie oczywiście zmiana. Grosicki przejdzie na prawą stronę, Rybus na lewą. 39. występ gracza Tereka Grozny mówi o tym, że chciałby w zimowym oknie transferowym zmienić klub. Chce po prostu więcej grać, a ostatnio nie gra zbyt wiele w Tereku. Gramy po raz szósty z reprezentacją Islandii, nigdy nie przegraliśmy. Zresztą w ogóle to takie liczby, można powiedzieć, okrągłe. 20 mecz Adama Nawałki w roli selekcjonera z biało-czerwonymi. 10 mecz towarzyski pod wodzą Adama Nawałki. 15 mecz na Stadionie Narodowym, na PG Narodowym. Tak, widzieliśmy, Sewarson musiał ratować się faulem. Pierwszy kontakt z piłką Maćka Rybusa i bardzo udany. Krychowiak. Jestem głodny gry w reprezentacji. Jechałem z przyjemnością na to zgrupowanie. Oglądałem mecze i bramki ze spotkań z Irlandią i Szkocją. Teraz wspierają kibice biało-czerwonych, którzy muszą tutaj bardziej uporządkować grę. To się powinno zazębiać. Nie ma tej presji, co w eliminacjach. Były takie okresy, jakby to wspomniane spotkanie ze Szkocją. Marcin, pamiętasz, 30 minut fantastycznej gry, posiadania piłki. Nie dawaliśmy rywalowi, praktycznie rzecz biorąc, do niej dojść. No i właśnie takiej dominacji w tym dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy troszkę więcej zobaczyć. To nie są elementy, zagranie Rybusa, nad którymi można popracować, rozgrywając mecze międzypaństwowe bez większej stawki. Tutaj oczywiście przy takim przeciwniku jak Islandia stałe fragmenty gry pod jedną i pod drugą bramką to też dobry poligon doświadczalny. Przede wszystkim przedłużenie tej udanej serii na stadionie, na którym dzisiaj rozgrywany jest mecz. No i teraz ładne wejście Grosickiego, ruszył Lewandowski, ruszył Milik, wraca czterech Islandczyków, tam dogranie do Milika, ale troszeczkę wyrzucił go tym podaniem z tej akcji Grosicki. Nie było to zbyt dobre i zbyt dokładne. Rybus czeka, Wawrzyniak, do niego zagranie, jest Zieliński, on już przy piłce. Zaczynają nieco szybciej ją rozgrywać Polacy. Mieli wyłożenie do Wawrzyniaka. Wawrzyniak w poszukiwaniu Lewandowskiego. Chyba szkoda, powinien zdecydować się na bezpośredni strzał na bramkę, a akcję Islandczyków rozpoczyna Bjarnas. Rzeczywiście, dośrodkowanie miało miejsce już w polu karnym, więc tutaj dogranie przy tak rosłych środkowych obrońcach, no, musiało być na milimetry. Też wydaje mi się, że strzał byłby rozwiązaniem groźniejszym. Po raz kolejny dobrze Łukasz Piszczek, Zieliński, Wawrzyniak, Rybus, Piotr Zieliński gra w tym Empoli i to cieszy selekcjonera, a także nas. Rybus, okazja do dośrodkowania, wysokość pola karnego, walczy tam z Sewarsonem.
No i niewiele brakowało. Naprawdę niewiele. No tutaj wzorowe zejście na bliższy słupek. Arka Milika. Uprzedzenie bramkarza. I tu naprawdę zabrakło niewiele. Piłka lekko podcięta. Nie zdążyła opaść po to, żeby ucieszyć nas wszystkich przed telewizorami tutaj zgromadzonych na stadionie. A gdyby wpadło, to by był 10. gol Milika w 21. meczu reprezentacji Polski. Odprowadził wzrokiem piłkę, jak widzieliśmy, Kristinsson. Mamy zmianę w zespole Islandii, a więc to wejście, kiedy był faul, opuści boisko Sigthorsson. W jego miejsce pojawi się z numerem 11 Finn Bogason. Też grał w eliminacjach, zagrał 5 spotkań, gracz Olympiakosu. No, taki rekordzista Islandii, jeśli chodzi o wygranie korony Króla Strzelców swego czasu, 23 bramki strzelone w lidze holenderskiej. W ogóle Holandia to jest taka liga, do której chętnie podążają piłkarze z Islandii, przede wszystkim Skandynawia. Natomiast następnym krokiem zazwyczaj w karierze jest Holandia. Tam kilku właśnie piłkarzy się objawiło i podążyło dalej za większymi pieniędzmi i większymi wyzwaniami. Finn Bogason na wypożyczeniu do Olympiakosu z Realu Sociedad. A tymczasem nasi stoperzy rozpoczynają akcję biało-czerwonych. Ale tutaj bardzo, bardzo składna wymiana pozycji, podejście, wyczucie intencji, bo tutaj Łukasz Piszczek, można powiedzieć, jakby w wyuczonym schemacie wiedział, że w takiej sytuacji, kiedy Kamil Grosicki jest tyłem do bramki, kiedy zastawia piłkę, należy się podłączyć tym korytarzem przy linii bocznej. Szukał swoim zagraniem Roberta Lewandowskiego, ciut zabrakło. No, albo można powiedzieć, był tam Rognar Sigurdsson. Zieliński. Rozciągnięcie, dobrze, na lewą stronę. Będzie okazja do dośrodkowania, jest tam Kamil Glik. Islandczycy zdołali podbić. Robert Lewandowski, teraz z daleka Zieliński. Szkoda, że zbyt lekko. Krychowiak, delikatnie na lewą stronę do Rybusa. No, powinniśmy mieć rzut wolny, bo tam było bardzo niebezpieczne zagranie Sebarsona. No nie patyczkował się, nie kombinował, nie dał też możliwości, żeby piłka po raz kolejny skozłowała, co dla Maćka Rybusa byłoby pewnym ułatwieniem. Wyczyścił, skasował tą akcję w zarodku. Milik, Łukasz Piszczek, obok Grosicki. Ruch Lewandowskiego i Milika, zagranie do Milika, wysokość pola karnego. Milik między trójką Islandczyków, ale niestety to podanie nie znalazło adresata i rozpoczyna kapitan Gunnarsson. Ale widać było tak samo, jak dopadli obrońcy Arka Milika w momencie, kiedy wytracił szybkość, kiedy na moment tylko się zatrzymał. Jest podwojenie, potrojenie po to, żeby wytrącić wszelkie możliwości. Tym razem Robert Lewandowski był trochę za daleko. Ostatni raz z Islandią graliśmy 10 lat temu w Warszawie, oczywiście nie na tym stadionie. A z graczy, którzy pamiętają spotkanie tamto wygrane przez Polskę 3-2, kiedy to strzelał Krzynówek, a także Paszczyński i Smolarek. Są dziś na tym stadionie Sebastian Mina na ławce rezerwowych i twój starszy o 5 minut brat w naszym studiu Michał Zewłak. Pozdrawiamy. Pierwszy mecz w 78 roku, wygrany przez Polaków 2-0 w Reykjaviku. Skulason w poszukiwaniu Bodvarssona, który szedł na lewą stronę ataku po wejściu Finn Bogasona. Ale też widać, że przy utrzymaniu piłki na własnej połowie Islandia nie szuka jakiegoś skomplikowanego futbolu. Prostymi środkami próbuje przenieść długim podaniem piłkę pod pole karne i tam zaczyna szukać swojej szansy do ataku na bramkę. Milik, nie udało się dokładnie przyjąć. Glik, Toros Torino, czyli kapitan Turynu. Będzie rzut wolny. Szybko zauważył ten faul irlandzki arbiter. Poszukiwania tym podaniem Roberta Lewandowskiego, który jest niestety na spalonym. Troszkę zdziwiony, z chęcią bym zobaczył powtórkę tej akcji. Natomiast to, co
bardzo pozytywne w tej akcji mieliśmy i Kamila Grosickiego, i Arka Milika, i Maćka Rybusa, momentalnie podążających, czyli jest wyczucie. Tutaj widzimy, momentalnie wiedzą, że dojdzie do zgrania piłki. Dyskutowałbym, bo w momencie, kiedy dochodzi piłka do Roberta, to on jest na pozycji spalonej, ale moment podania się liczy i wtedy Robert nie był na spalonym. No to w takim razie, jeśli odgwizdał to arbiter, to kluby mu to nie przenosił. Zaczyna być takie zniecierpliwienie na stadionie w oczekiwaniu na bramkę wyrównującą przez biało-czerwonych. Szukała. Pokazuje się Krychowiak. Fantastyczny mecz wygrany przez Sewillę, w której był kapitanem z Realem Madryt. Znakomite pojedynki z Cristiano Ronaldo. No, rozwinął się Grzegorz, dojrzał. Naprawdę jest filarem nie tylko Sewilli, ale i reprezentacji. Przedłużył kontrakt. To też daje taką stabilizację i skupienie nad tym, co przed nim. Łukasz Piszczek. Szukała. Ale tu też widzimy, że Polakom niełatwo wgrać piłkę blisko siebie. Wszystkie formacje pod nogę zawodnika ofensywnego. Widać, że to przesuwanie się daleko od własnego pola karnego. Skutecznie utrudnia grę w piłkę nożną. Krychowiak, poszukiwanie tutaj w polu karnym Rybusa. Ładnie to zrobił, szedł, trochę zdublował pozycję Roberta Lewandowskiego. Maciej Rybus. Kristinsson. Kristinsson niezbyt dokładnie, ale udało się przejąć Islandczykom. To już Bjarnason w walce z Krychowiakiem. Faulował Birkir Bjarnason. Wszystkie spotkania w eliminacjach Mistrzostw Europy w barwach Islandii z dwoma bramkami, oglądanego w tej warce właśnie Islandczyka z Krychowiakiem. Chociaż tutaj gdybyśmy byli na Wyspach, wydaje mi się, że sędzia puściłby grę. Tutaj też ze strony Islandczyka nie doszło do jakiegoś drastycznego przewinienia. Walka o piłkę, nic więcej. No, mamy sędziego z Wysp, bo mamy w końcu Irlandczyka, który prowadzi to spotkanie, ale powiedziałbym tak, bardziej tak kontynentalnie potraktował to. Wojtek Szczęst bez interwencji w tym spotkaniu nie miał szans, zmylony przy tym rzucie karnym. Znowu zaczyna się doping, wsparcie to ważne. Przyszli kibice, chcą tutaj ładnej gry biało-czerwonych. Trzeba się dobrać do skóry Islandczykom. Długimi podaniami gramy do Roberta Lewandowskiego. Teraz zagranie od Roberta do Rybusa. Tak, ale też Zieliński. 23 minuty pokazują, że tutaj taką statyczną grą nic się nie osiągnie. Robert Lewandowski troszkę za daleko wypuścił. Lewandowski. No, niestety, piłka już poza linią końcową. Wydaje mi się, że tutaj dwa, trzy ataki potrzebne są po to, żeby trochę Islandczyków rozciągnąć, żeby zyskać trochę na przestrzeni i tym samym, no tutaj kolejna pomyłka sędziego, jeśli... Tak, bo to jest spalony, zasygnalizowany i Robert pokazuje po raz kolejny, rozkładając bezradnie ręce, że ma inne zdanie i ma rację w tym wszystkim. Rybus. Wawrzyniak. Czeka Lewandowski. Wawrzyniak do Roberta Lewandowskiego. Milik z Grosickim w środku. Lewandowski. Atakowany tam dość zaciekle przez Transtasona. Łukasz Piszczek. Wybicie przez Kulasona. Najniższego w reprezentacji Islandii. Lewego obrońcy. On właśnie przy piłce zablokował. Grosicki będzie wznowieniem przez Islandczyków od rzutu z autu. Ale tutaj te 25 minut teraz z kolei pokazuje, że ofensywa biało-czerwonych jest oparta o czterech zawodników. Roberta Lewandowskiego, Milika i dwóch skrzydłowych. Natomiast tym piątym, który ewentualnie podłącza się, jest jeden z bocznych obrońców. Tutaj nie widzimy Piotrka Zielińskiego czy Grzegorza Krychowiaka, którzy by się przesunęli w kierunku pola karnego dla Islandii. Być może to też jedno z założeń trenera Nawałki. No może wynika to z faktu tego zagęszczonego środka pola przez Islandczyków. Faul. Faulowany Glik. Tutaj widzieliśmy, uciekł nam na stronę Robert Lewandowski. Kto się pojawi w polu karnym? Łukasz Piszczek.
Ten, który debiutuje w reprezentacji Islandii, Transtason, go faulował. Pokazuje się Milik, Grosicki, wybór z Lewandowskim. Ten faulowany przez doświadczonego Ragnara Sigurdssona. No, kolegę klubowego Jędrzejczyka, gra z nim w Krasnodarze. No i kolejna okazja dla biało-czerwonych ze stałego fragmentu. Arkadiusz Milik. Jest Szukała, jest Glik. Uniesiona ręka w górę, wariant przećwiczony, no ale Islandczycy czujni, uważni. Jeszcze będzie możliwość ponownego dośrodkowania, choć inny wybór stosuje. Milik do Piszczka, Piszczek do Milika. Taka zawieszona piłka. Nie bardzo było wiadomo do kogo, ale utrzymujemy się przy niej. Rybus, rozbiegają się nasi. Wraca na swoją nominalną pozycję Wawrzyniak. Jego pozycja asekuruje Krychowiak. Wawrzyniak, wycofanie do Krychowiaka. Teraz dłużej przy piłce biało-czerwoni. Piotr Zieliński. Krychowiak. Glik. Szukamy, jak tutaj sforsować te zasieki takie, można powiedzieć, chwilami nawet podwójne, bo tak głęboko cofają się dwaj środkowi napastnicy drużyny Islandii, że to są dwie linie. Szukała. Piszczek. Glik. Sporo ruchu z przodu, dyryguje tam kolegami Robert Lewandowski. Jedyna swoboda to właśnie z tyłu. Linie obrony, tak, i to środek boiska. Teraz... No, teraz jest okazja. Robert Lewandowski troszkę za mocno. Był tam Grosicki. Tak jakby nie wiedzieli, był Rybus, który ma się zdecydować na przejęcie piłki. Czy Rybus, czy Kamil Grosicki. Ale dobry pomysł w akcji, zgodzisz się. Robert wyszedł, wyciągnął obrońców. Tutaj przede wszystkim to odwrócenie się przyjęciem Roberta Lewandowskiego. Zagranie między nogami. I tutaj zabrakło metra, może dwóch. Ale ważne, że próbujemy. To jest też taki mecz, który temu służy, żeby pograć w ataku pozycyjnym. Ruszył Piszczek, rozpoczął tę akcję. Robert Lewandowski przeniósł się na prawe skrzydło. Lewandowski dośrodkowanie. Troszkę, właśnie nie wiem, czy dośrodkowywał, czy chciał strzelić i zaskoczyć tutaj Christensona, który wyszedł z bramy. Wydaje mi się, że chciał dośrodkować. Wyszło z tego pół dośrodkowanie, pół strzał. Na szczęście wszystko zakończone rzutem rożnym, więc dalej szansa na strzelenie wyrównującego gola. Kamil Grosicki będzie tym, który będzie dośrodkowywał. To jego 34. mecz w biało-czerwonych barwach z 4 bramkami na koncie. Czekamy na bramkę wyrównującą. To ciekawie było zagrane. Uciekła piłka Rybusowi. Wcześniej Robertowi Lewandowskiemu pokazał, żeby tam uciekali ze spalonego jego partnerzy. Krychowiak potrafi przymierzyć z daleka, ale skoczyła mu ta piłka. Nie ułożyła się na nodze, żeby mógł oddać strzał. Walczy tam w sposób zdecydowany. Krychowiak w pole karne. Ach, niewiele brakowało. Poszedł na tę piłkę, na to dośrodkowanie. Znakomicie wracający teraz z pozycji, żeby liczyć na wodę, spalony Milik. Lewandowski, jeszcze okazja. Rozpaczliwie bronią się Islandczycy, ale skutecznie. Wydaje mi się, że to jest trochę recepta na Islandię i to też nie te dośrodkowania takie długolecące, które pozwalają rosłym obrońcom Islandii się ustawić, odpowiednio rozepchnąć, tylko to takie szybkie wejścia, strzelnia piłki w pole karne. To jest coś, co może na samym początku rozmontować defensywę Islandii. Kapitan Gunnarsson na lewo do Skulasona. Ponownie Skulason. Gunnarsson, Eyjolfsson, piękne tradycje rodzinne, ojciec był reprezentantem Islandii, a także swego czasu selekcjonerem reprezentacji Islandii. Gunnarsson w poszukiwaniu tutaj Bjarnasona. Dobre wyłożenie, nie ma tutaj krycia i nie, teraz mamy szczęście. Niewiele brakowało, żeby po tym strzale Glifa Sigurdssona było podwyższenie rezultatu. No, serce po raz kolejny mocniej zabiło tutaj po, ładna, po przejęciu prosta, piłki. Ładna, prosta, ale składna i dokładna akcja. Tak, to co widać, rozstrzelenie zawodników. No może nie wykorzystanie całej szerokości boiska, ale to pozwoliło na stworzenie chociażby
szansę na takie podanie, a Sigurdsson biega po boiskach angielskich, więc w takiej sytuacji doskonale wie, co z piłką trzeba zrobić. Wojtek Szczęsny do Szukały. Milik, ładne przyjęcie. Czysto zgasił. Fauluje kapitan Gunnarsson. Glik, już zaczęli Polacy. 30 minut poza nami pierwszej połowy. Od trzeciej przegrywamy w tym spotkaniu. Po bramce właśnie tego, który niedawno strzelał z Gurtsona. 0-1 okazja. Grosicki, ach, niewiele. Niewiele, ale aż tak wiele. Po raz kolejny dobra sytuacja. Doskonałe wyjście Kamila Grosickiego, który idealnie wybrał moment. Natomiast no, w takich sytuacjach no, Kamil musi być skuteczniejszy. To jest jego pierwsza sytuacja, natomiast sytuację bardzo dogodną do tego, żeby powalczyć chociażby o strzał w światło bramki. Bo bez tego, wiadomo, gole nie padają. No, podniósł się też gdzieś ze swojej tej trudnej drogi życiowej, o czym w szczegółach opowiadał na łamach przeglądu sportowego. Wiadomo, uzależniony od hazardu, mówi, to jest tak, że nie mogę wejść do kasyna, bo choć postanowiłem dość mocno w życiu to wszystko bardzo mocno ograniczyć, ciągnie czasami wilka do lasu, ale nie mogę sobie na to pozwolić, bo to gdzieś rujnowało moją karierę, zaprzątało głowę, jeśli chodzi o długi. Na szczęście wyszedłem z tego, z czego się bardzo cieszę. A to dwójka panów, którzy prowadzą Lagerbäck, swego czasu tak pracował i ten model powiela ze Szwecją, teraz z Islandią. Hallgrímsson jest tym, który mu asystuje, być może przejmie samodzielnie reprezentację. Lagerbäck, pytany o to na prasowej konferencji, mówił, że jeszcze nie podjął decyzji, przed nami finał Mistrzostw Europy. To jest mój główny cel. To jego szósta impreza jako selekcjonera z reprezentacją, której kwalifikuje się do finału. Popatrzmy. No, dziwnie teraz reaguje irlandzki arbiter. Nie ma coś szczęścia. Robert Lewandowski do arbitra dzisiejszego spotkania. Natomiast tutaj widzieliśmy kawałek przyspieszenia. Tutaj po tym odwróceniu się. Małe ściganie do piłki. To jest ten moment. No i tutaj można tak naprawdę zobaczyć, co znaczy Robert. No jest podpychany i ciągnięty za koszulkę, więc... To był taki ruch, który wytrąca napastnika w pełnym biegu z rytmu. I to tak samo może być zinterpretowane jako faul. Tymczasem podnieśli się przynajmniej czwórka naszych rezerwowych z ławki. W takim spotkaniu jak to towarzyskim można dokonać 6 zmian. Jedną już mieliśmy z konieczności, wymuszoną poprzez kontuzję Kuby Błaszczykowskiego. Krychowiak, Piszczek, Zieliński. A tu ma swobodę, nieatakowany. Powrót 8 Islandczyków. No i znowu mamy spalone. To już taki strzał troszkę na pokrzepienie, no minimalny, kosmetyczny, jeśli był. Zaczęli Islandczycy, Szukała, kapitan Gunnarsson, na prawo do Sebarsona, wycofanie do Eyjolfssona, ponownie Gunnarsson, gracz Cardiff City. Sebarsson. Po raz kolejny widzimy, że Islandia za bardzo nie chce rozgrywać piłki. Nie szuka tutaj zagrania, wgrania piłki do środka pola. Tam jest ryzyko straty, narażenie się na kontrę. Więc tak jak zauważyliśmy na początku, proste środki, przekazanie dalekim podaniem piłki do napastnika. Być może ten opanuje i pozwoli podejść całemu zespołowi. Krychowiak. Zieliński pokazuje się Szukale, ten wybrał jednak Glika. Musi być więcej ruchu z przodu, żeby był jakiś wybór. Zmuszają Islandczycy swoim ustawieniem do tego, żebyśmy grali długim podaniem. Nie ma możliwości dokładniejszego rozgrywania, a tymczasem Bodvarsson. Ponownie on, w polu karnym przyczajony Finn Bogason. Zaczną gracze naszego dzisiejszego rywala. Po tym faulu Glika. No do kontaktu doszło, natomiast tutaj też... Można by dyskutować. Można by podyskutować, bo tutaj nie było jakiejś zaciekłej walki bark w bark, czy jakiegoś podcięcia.
To sędzia dzisiaj dosyć skrupulatny. Szkoda, że w stronę Islandii, ale poczekajmy z oceną arbitrów dzisiejszego meczu. 10 minut do końca podstawowego czasu gry w pierwszej połowie, stały fragment Islandii. Będzie okazja do dośrodkowania. To mają rozpracowane i strzelał Ragnar Sigurdsson, który w eliminacjach zdobył jedną bramkę, grając w 10 meczach, a dziś, jak wspominałem, gra w drużynie po raz 50. Ładny jubileusz. Tak, ale tutaj sytuacja bramkowa. Tutaj mieliśmy czwarty metr. Tutaj no, zawodnik nie ma prawa dojść do takiej sytuacji strzeleckiej przed nim. Tylko Wojtek Szczęsny przy strzale w światło bramki. No, 2-0 mogłoby być świetnie. Takiej sytuacji nie mieliśmy ze stałego fragmentu. Grosicki, wraca Gunnarsson, pilnując naszego skrzydłowego. Obaj dokonali teraz zmiany. Rybus przeniósł się na prawą stronę. Krychowiak z daleka, ale wprost bramkarza Kristinssona. No dobra decyzja Grzegorza Krychowiaka, natomiast wydaje mi się, że znowu tam ułamek sekundy stracił tutaj przy poprawianiu tej piłki. Przez to i pozycja do strzału, i sam strzał nie do końca zaskoczył bramkarza. Strzał taki nie za silny. Zagranie ręką Birkira Bjarnarssona. Nie był to taki strzał jak w meczu Ligi Europy. No tam było bez zastanowienia. I skutecznie. Czy to jest z Irlandią? Ale poczekajmy. Pierwsze kote za płoty. Mamy jeszcze drugą połowę i no, Islandczycy niejako po tej bramce, którą strzelili z rzutu karnego, podążają cały czas, realizując swoją taktykę, ale oni tak grali też w eliminacjach. To jest zespół, który wyczekuje, który potrafi świetnie skontrować, który nie strzela specjalnie dużo bramek, ale też bardzo mało ich traci. Skład stabilny. Dzisiaj wspominałem o tym, że jest Trastason jako jedyny debiutant, jeśli chodzi o linię obrony. To on owszem grywał, ale tylko dwa razy towarzysko, grający z piątką. Eyal Olofsson zastępuje Amasona. Cała reszta to podstawowi gracze z eliminacji, trenerów Lagerbecka i Hallgrimssona. Końcowe minuty pierwszej połowy. Oczywiście to nie takie emocje, to może nie takie tempo, to może nie tak blisko siebie poszczególni gracze i z takim zaangażowaniem. Choć teraz błąd Krychowiaka, oby nie został wykorzystany przez Bodvarssona. Podążył tam Grzegorz nieustępliwie, nie dając dostępu do bramki. Na wolne pole, do niego zagranie od Trastasona. Teraz taki gest, którym przeprasza swoich partnerów Grzegorz Krychowiak, no ale jest to piłkarz, który lubi wziąć grę na siebie, czasem musi zaryzykować. Tutaj odrobinę takiego niepotrzebnego ryzyka, natomiast no, to, co trzeba pochwalić u Krychowiaka, to jest piłkarz, który nie boi się podjąć ryzyka, który chce zmieniać to, co niekorzystne na boisku i czasem z tego no, przykre skutki uboczne. Grosicki. Ale to nie było dobre dośrodkowanie, a przed momentem widzieliśmy ławkę drużyny Islandii, na niej dwóch trenerów, Lagerbecka i Hallgrimssona, wymieniających uwagi, ale tak powiało troszkę skandynawskim chłodem. Adam Nawałka jeszcze w tych końcowych minutach chce zmobilizować reprezentację, żeby spróbowała strzelić bramkę dającą kontakt. Wynikowy w tym meczu Gunnarsson. Trastason, włączenie się Sebarsona, ładne wejście, minął Wawrzyniaka, Sebarson, no i bardzo przytomnie, chociaż z kontuzją, będziemy mieli kolejną zmianę. Kamil Glik, nie dobrze układa się to spotkanie. Nie wiem, czy nie doszło tutaj do wykręcenia trochę kolana, tutaj przy takiej blokadzie piłki czasem stopa jest tak mocno uderzona, że trochę się wygina i momentalnie odczuwa się to w kolanie. Miejmy nadzieję, że tutaj niczego złego z więzadłami w kolanie. Kamil, a nie, tutaj chodzi o postawienie po tym odbiciu. Teraz ta noga i tutaj doszło do wykręcenia kolana. Teraz musimy być uważni w kryciu. To mają opanowane Islandczycy. Jeszcze raz to samo.
Glik, żeby wrócić, musi dojść do środka boiska. A nie, pozwolił mu arbiter. Całe szczęście, że Kamil wraca na boisko. Tak, rzeczywiście, przy takiej kontuzji kolana, no nie ma krótkich przerw. Tym razem krótko rozegrany ten rzut rożny. Okazja do przejęcia przez Polaków, szansa na kontrę. Gdyby to doszło, szkoda. Nie, teraz trzeba uważać, bo tam już czaił się, składał Ragnar Sigurdsson. Tutaj kombinacyjnie Islandia chciała rozegrać tą akcję, ale Kuba Wawrzyniak tam, gdzie być powinien. Ale widać, że oni długo z sobą grają, że ci zawodnicy, bo to jest sporo graczy z reprezentacji młodzieżowej, która przecież tak dobrze niedawno się prezentowała w Mistrzostwach Europy. To jest zrozumienie, asekuracja, uzupełnianie się w wielu momentach. To nie jest dzieło przypadku, że Islandczycy awansowali z tego drugiego miejsca z grupy, gdzie mieli przecież zarywali Czechów, Holendrów i Turków. Tak patrząc na to, co pokazali przez te 42 minuty, futbol bardzo taki zbilansowany, nie ma pustych przelotów, nie ma jałowości w grze. Tutaj albo bronimy, albo atakujemy. Jeśli możemy walczyć stały fragment, który jest naszą mocną stroną, czemu nie? Milik, wysokość pola karnego, Milik. Robert Lewandowski tam był poszukiwany w tym podaniu. Lewandowski wciąż przy piłce. Rosicki zablokowany, rozciągnięcie. Milik teraz przycisnęli biało-czerwoni. Wyłożenie do Piszka. Wprost ten jednak w gracza islandzkiego. Sygnalizują, że tam było zagranie ręką w polu karnym. Milik z daleka, ależ niewiele zabrakło. Mieliśmy taką podwójną próbę. Tutaj czego brakuje biało-czerwonym, to skończenia akcji przy tym pierwszym rozegraniu. Za każdym razem trzeba odzyskać odbitą piłkę i próbować szczęścia po raz drugi. Notuje dobra praca Roberta Lewandowskiego, który dwa razy, tutaj będziemy widzieli po tym... A było zagranie ręką. Jeszcze raz popatrzmy. Tak, ale natomiast no tutaj no, nie powinien można arbiter tego odzywać. Widać, że chował rękę. Nie było zamiaru powiększenia powierzchni ciała. Może teraz ruszył zirytowany Krychowiak. Chciał odzyskać tę piłkę, poczeka Kristinsson. Dalekie wybicie, końcowe sekundy pierwszej połowy. No tak, posiadanie piłki po stronie biało-czerwonych. Troszkę brakowało przede wszystkim skończenia akcji przez nasz zespół. Zaczęliśmy źle od straty bramki, potem od straty Kuby Błaszczykowskiego. Zadrżały nam serca przed momentem, kiedy Glik zwijał się tutaj z bólu na boisku. Stworzyliśmy kilka sytuacji, ale też nie uniknęliśmy dwóch błędów w obronie, kiedy to mogli podwyższyć Gylfi Sigurdsson albo Ragnar Sigurdsson, kiedy strzelał głową. Jedna z ostatnich akcji pierwszej połowy. Łukasz Piszczek troszkę wyrzucony tym podaniem, ale zdołał opanować. Popatrzył, gdzie partnerzy przed pole karne. Jest Krychowiak. Krychowiak szuka miejsca do oddania strzału. Krychowiak odważnie w pole karne. Krychowiak. Blokowane jest to dośrodkowanie Krychowiaka. Tylko rzut rożny. Natomiast próbujemy. Cały czas widać, że nie przywaliło nas za bardzo to, co się stało na początku. Biało-czerwoni się nie przestraszyli. Cały czas nadają ton i cały czas szukają bramki wyrównującej. Były dwie sytuacje. Kuby Błaszczykowskiego, Kamila Grosickiego. Jak na razie naprawdę nie najgorzej. Jest wsparcie, jest doping. Wstali im kibice na stadionie. Dośrodkowanie Grosickiego, poszukiwanie rosłych naszych stoperów. Glik! No, była tam jeszcze szansa. Próbował przedłużyć to podanie od Glika Wawrzynia. Ale to chyba pierwszy stały fragment gry, o którym możemy powiedzieć, że był skuteczny, że doszło do strzału. Tutaj Kuba Wawrzyniak ustawiony tyłem do bramki, więc musiał w powietrzu się odpowiednio skręcić. Dodatkowo nie za bardzo wiedział, jak ma tą piłkę uderzyć, czy ją tylko strącić, czy ją skierować w inny sposób. Ale z tego stałego fragmentu gry powstało już jakieś niebezpieczeństwo. Lewandowski, Milik. Czeka Rybus. Pokazuje Grosicki, że jest do niego zagranie, ale troszkę za krótkie, troszkę do podania nie wyszło Milikowi, za co przeprosił. Dwie minuty doliczone po tych przerwach, po urazie Błaszczykowskiego i po tym urazie Glika. Na szczęście nie wykluczającym go z gry. Po jednej zmianie w obu zespołach w tej pierwszej połowie. Bo za Sigurdssona wszedł na boisko Finn Bogason. Za
Błaszczykowskiego Rybus. No ale jeszcze 5 możliwości mają obaj trenerzy. 6 zmian w spotkaniach towarzyskich. Wawrzyniak. Będzie rzut wolny. Faulował Gunnarsson. Pierwsza z doliczonych minut do pierwszej połowy upływa, ale jest jeszcze ponad 60 sekund, by zaatakować, by jeszcze coś spróbować zmienić, jeśli chodzi o rezultat w tym spotkaniu. Grosicki do Lewandowskiego. Ładnie się uwolnił Lewandowski. Już 6 Danczyków obok niego. Lewandowski uspokoił. Pokazuje się Milik. Wybrał inaczej. Krychowiaka, ten do wchodzącego Grosickiego, ten delikatnie wytrącony z rytmu biegowego przez Skulasona i bez problemów Kristinsson wyłapuje piłkę. Natomiast to, co zrobił teraz Kamil Grosicki, to już nie jest pierwszy raz, kiedy próbuje wbiec za plecy defensorów Islandii. To jest bardzo dobre, bo wszyscy nastawiają się, że piłka znowu wróci do Lewandowskiego. Grosicki pole karne, gdyby dokładniej do Rybusa, byłaby szansa na wyrównanie. Jeszcze będziemy mieli możliwość wznowienia gry. 20 sekund pozostaje do bliska kończącego pierwszą połowę, po której no, zobaczymy, czy będziemy przegrywali, czy też uda się w tych końcówce w doliczonym czasie gry coś jeszcze uszczknąć dla siebie. Zagranie do Lewandowskiego. Utrzymuje się Lewandowski przed pole karne. Poczeka, pewnie sędzia nie skończy do momentu, kiedy Polacy nie oddadzą strzału do Krychowiaka. Kawał doświadczenia po Robercie Lewandowskim w walce o piłkę, w walce o opozycję. Tak naprawdę Lewandowski takich pojedynków dzisiaj nie przegrywa. Kuba Wawrzyniak, ach, szkoda, żeby to doszło do Grosickiego. Ale niestety nie, koniec pierwszej połowy, którą przegrywamy 0-1. Zapraszamy Państwa na drugą połowę towarzyskiego meczu Islandia-Polska. Widzieliśmy przed momentem zmianę sygnalizowaną w zespole Islandii. Oto Bjarnason wchodzi, ale Theodor w miejsce Bikira Bjarnasona z numerem 18. A jeśli chodzi o Polaków, to bez zmian zaczynamy tę drugą część spotkania. Rozmowy Lewandowskiego z arbitrem, no myślę co do tego pedanterii powiedziałbym, albo wyłapywania czy sygnalizowanych spalonych, które praktycznie rzecz biorąc były bardzo mocno dyskusyjne. W niczym to nie zmienia faktu, że Islandczycy postawili tutaj no taką, są taką przeszkodą trudną do pokonania, powiedziałbym. Takim zespołem trudnym do napoczęcia, zespołem bardzo zorganizowanym, solidnym, bardzo dobrze wyszkolonym technicznie, uzupełniającym się bardzo blisko siebie poszczególne formacje i nie mamy sposobu na to, żeby ich, mówiąc żargonem piłkarskim, napocząć, czyli doprowadzić do wyrównania, choć sytuacje ku temu były. O takich drużynach trenerzy mówią, że grają bardzo kompaktowo, bardzo blisko siebie na małej przestrzeni i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ciężko biało-czerwonym nadgryźć Islandię. Natomiast próby były i trzeba pozostać optymistą, bo być może jedna z akcji da upragniony remis i karta troszeczkę się odwróci. Natomiast wydaje mi się, że trzeba trochę podkręcić tempo, bo tutaj atakiem pozycyjnym, takim statycznym rozgrywaniem akcji Islandię będzie ciężko zaskoczyć. Bjarnason Theodor Elmar, który zastąpił Bikira Bjarnasona, to gracz, który wystąpił w 4 meczach eliminacji Mistrzostw Europy w drużynie Islandii, a ma na koncie 21 spotkań, dziś 21. On właśnie rozpoczął przed momentem akcję drużyny naszego dzisiejszego rywala. Będziemy mieli rzut wolny. Troszkę rozmów, wymiany zdań. A Robert Lewandowski trochę poirytowany. Też no to wejście w Krychowiaka. No, zagranie wyciągniętą nogą. Theodora Elmara Bjarnasona. Jeszcze jedna zmiana. W miejsce Gunnarssona, kapitana, pojawił się nam z numerem 21 Sigurjonsson. Szukała. Walczymy o odzyskanie piłki. Takie troszkę
Szybkie, zdecydowane rozpoczęcie, ale podanie troszkę na oślep przez Islandczyków. Jest doping dla biało-czerwonych. Wawrzyniak. Rybus nie zdążył. Milik, ale odskoczyła mu piłka. Zieliński. Taki troszkę niezdecydowany, czy wspierać Krychowiaka w defensywie, czy partnerów w ofensywie. Na początek był odważniejszy, bo było kilka zagrań do przodu, natomiast później nam Piotr trochę zniknął i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ani nie widzieliśmy go za bardzo w ofensywie, ani w defensywie. No, przypominamy sobie tą sytuację, kiedy Islandia oddała strzał. Zobaczmy, Lewandowski w ostatniej chwili zdołał jednak wyłuskać mu tę piłkę. Obrońca Islandii, a był to konkretnie Ej Olofsson. Tutaj lekkie kłopoty z opanowaniem piłki. Miałem wrażenie, że Grzegorz Krychowiak miał ochotę na strzał, ale że wciąż piłka nie była do końca zdominowana. To walczył z nią i niestety kosztowało go to jej utratę. Zacznie Kristinsson. Gylfi Sigurdsson, który pojawił się zastępując kapitana Gunnarssona. Grał w eliminacjach Mistrzostw Euro 2016 w reprezentacji Islandii. Robert Lewandowski wypychany, atakowany przez Skulasona na spalonym Rybus. Tutaj ładnie zapowiadała nam się ta akcja. Tutaj dobre wyjście Maćka Rybusa. Szukał głębi. Wyszedł partnerowi na pozycję, ale o dwa kroki chyba za daleko i po raz kolejny mieliśmy pozycję spaloną. A tutaj za szybko wbiegł w pole karne i stąd decyzja arbitra. Rzut wolny dla Polaków. Szybko zaczęliśmy, troszkę za szybko, niedokładnie. No i teraz może być groźnie. Finnbogason, rozrzucenie. O, ładnie kombinował tym dograniem Serbason. Jeszcze nie koniec akcji Islandii w polu karnym. No i teraz ten strzał Finnbogasona obok bramki Wojtka Szczęsnego. No i całe szczęście, że nie w światło bramki, bo tutaj zdołał się mimo wszystko, mimo asysty Kamila Glika, odwrócić, wypracować sobie sytuację do strzału. Natomiast przed momentem widzieliśmy no, bardzo udaną interwencję Łukasza Szukały, gdyby nie przecięcie tego dośrodkowania. Po raz kolejny zagotowałoby się pod naszą bramką. Cały czas nie możemy uchwycić takiego rytmu płynności rozegrania większej liczby dokładnych podań. Staramy się szybko przedostawać pod bramkę. Lewandowski z daleka, ale obok bramki Kristinsson. Skutecznie wybijają nas z rytmu. Tak. I tak, kiedy wydaje się, że powoli dobieramy się do przeciwnika, to za moment jest jakaś kontra. Przetrzymanie piłki, odepchnięcie biało-czerwonych spod pola karnego i znowu trzeba tą przewagę lekko budować. No to dzisiaj rzeczywiście bardzo wytrąca. Ładnie teraz Lewandowski do Zielińskiego. Zieliński, okazja do oddania strzału, odegrał do Grosickiego. Grosicki ułożył sobie, kropnął i trafił! Ładna kombinacyjna akcja Lewandowski, Zieliński, Grosicki. Ponarzekaliśmy troszeczkę na Piotra Zielińskiego. No to pokazał nam się z dobrej strony. Chcieliśmy trochę ofensywy, podanie do Kamila Grosickiego i ten strzałem bliższy ruch zaskoczył nieco bramkarza. Nie był to strzał jakiś mega silny, ale na tyle zaskakujący, że piłka trafiła do siatki. Tutaj chyba jeszcze lekki rykoszet po strzale. Jeszcze raz widzimy przyjęcie piłki. I tutaj chyba Skulason, lewy obrońca reprezentacji Islandii, lekko musnął piłkę. Tak. I to utrudniło interwencję, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby... Ale gol zapisujemy absolutnie Kamilowi Grosickiemu. Jest to piąta bramka jego w reprezentacji. Myślę, że to taki
moment, który doda jeszcze więcej animusu w grze, pewności, spokoju, zaufania, dokładności, jeśli chodzi o biało-czerwone. Rybus, no oczywiście jest reakcja publiczności, podziękowanie za bramkę wyrównującą, no i wsparcie, żeby to toczyło się dobrze dalej, jeśli chodzi o biało-czerwone. Faulowany Zieliński, zagranie do Milika, no ratuje teraz Kulason, takim świetnym z Kulason przeczytaniem tego podania, bo tutaj dochodziła do tutaj Milika. Zaasekurował środkowego obrońcę, tutaj Skulasonowi trzeba oddać, że wiedział, gdzie się znaleźć. Lewandowski, Milik zdecydował się szybko na strzał, odzyskujemy piłkę. Piszczek ładnie to zrobił, teraz moment ładnej gry Polaków, szukał jak kiedyś w Borussii Roberta Lewandowskiego tym podaniem. No i teraz przydałoby się znowu to nastawienie. Bardzo ofensywne Polaków. Rzeczywiście pierwsza połowa nie przynosiła tego rezultatu. Natomiast mam nadzieję, że teraz po golu wyrównującym dalej będziemy tą stroną, która będzie atakowała, która będzie nękała Islandię. I zobaczymy, jak w takiej sytuacji, jak przy takim scenariuszu zachowa się przeciwnik. Gylif Sigurdsson w trzeciej minucie. Kamil Grosicki w 52 minucie. 1-1. Kamil Glik. Oczywiście takie nieśmiałe i coraz bardziej głośne proszenie, czy też mobilizowanie. Jeszcze jeden dla biało-czerwonych, rusza Rybus. Rozbiega się Milik z Lewandowskim, zablokowany ten strzał, co daje okazję do kontrataku Islandczykom, ale zwolnił tę akcję ten, który pojawił się w drugiej połowie na boisku z numerem 18. Tymczasem dobrze Glik, bo tutaj już naciskał Finn Bogason. A tutaj dobrze wykorzystał tą odległość między naszymi środkowymi obrońcami Finn Bogason, natomiast Kamil Glik momentalnie korekta i akcja skasowana. Niedokładnie szukała, nie może być z tego groźnie, tam nie ma ani Piszczka, teraz podąża Łukasz. Islandczycy lewą stroną, brawo dla Wojtka Szczęsnego. Po raz kolejny groźnie. Takie zagranie wzdłuż bramki, które ma być przecięte tuż przed Wojciechem Szczęsnym, to od następnym razem to się może okazać skuteczne, natomiast tym razem jeszcze udało się zażegnać niebezpieczeństwa. Servason. Będzie okazja do kolejnego dośrodkowania, no i teraz mamy troszkę szczęścia. Czyhał tutaj na błąd dobrze ustawiony Bodvarsson. No teraz tak Islandia troszkę wygląda jakby podrażniona, ale jest w tym tak samo coś dobrego. Tutaj zagranie za głębokie, natomiast no, następnym razem, kiedy to dostarczenie piłki na nogę wbiegającego może być bardziej dokładne, może to kosztować utratę gola. Rybus. To co mówiłem, Islandia trochę taka podrażniona, chętnie być może zacznie podchodzić pod nasze pole karne. To trochę da przestrzeni i swobody biało-czerwonym. Rybus czekał, Lewandowski niepilnowany, ostry kąt, Lewandowski, ach, niewiele brakowało, troszkę przeniósł nad poprzeczką. No, ustawiony do strzału wewnętrznym podbiciem, tak piłkę przyjął, tak też skończył, zabrakło kilku centymetrów, piłka lekko poszybowała nad poprzeczką, gdyby ten strzał był w światło bramki, no wydaje mi się, że bramkarz mógłby tylko odprowadzić ją wzrokiem. Widać, niezadowolony, dobrze wie, że nie trafił piłki w tym punkcie, który chciał. Nie tą częścią stopy dokładnie. Jak to wie, czy następna próba nie będzie owocna. No, żyje stadion. Gra z piłkarzami. Kolejny raz Polska biało-czerwoni. Islandczycy teraz troszkę swobody mieli, ale już stara się przeszkodzić Jakub Wawrzyniak. Będzie rzut wolny, faulowany gracz Islandii. Żółta kartka dla Zielińskiego. No musiał tutaj Piotr reperować. Pierwszy pojedynek przegrany przez Wawrzyniaka. Wygrany przez Islandię, więc Piotr musiał przerwać tą akcję. No, liczył, że zdąży. Lekko spóźniony i kosztowało to żółtą kartkę. Widzimy, że faul delikatny, ale po to, żeby uniemożliwić dalsze przemieszczenie się z piłką. Gylif Sigurdsson. Ten, który strzelił bramkę, przejął opaskę kapitana po zejściu Gunnarssona. Jedenaście minut drugiej połowy. W 52 minucie bramka wyrównująca Grosickiego.
Będą, zdaje się, kolejne zmiany. Rozgrzewają się tam nasi gracze rezerwowi. Ale przywołani tak jakby Krzysztof Mączyński, Bartosz Kapustka. Nie wiem, czy to nie ci będą z kolei desygnowani do gry. Kapustka na tym stadionie w debiucie, bramka z Gibraltarem. Mączyński też przecież ma gola na swoim koncie na tym stadionie. Tymczasem dobre przejęcie przez Rybusa, który wcielił się tutaj na moment w rolę, którą nie tak dawno pełnił w reprezentacji narodowej, czyli lewego obrońcy. Dobrze zagrał teraz tę piłkę Zieliński, Lewandowski tam biegnie prawą stroną, Grosicki. Do niego zagranie, ostry kąt, Grosicki szukał Milika w tej akcji, żeby dokończyć dzieła, ale zabrakło dokładności. Ale doskonale zachował się tutaj Robert Lewandowski, który ciut zwolnił akcję po to, żeby dać nabiec odpowiednio Kamilowi. Szkoda, że nie zdążył Arkadiusz Milik, bo to zagranie Kamila Grosickiego byłoby skończone. Mieliśmy składną akcję, niezłą kontrę. Szkoda, że nie zakończyło się to zdobyciem bramki. A dwaj wymienieni przez siebie gracze już szykują się do wejścia. Ale widać po tej utracie bramki, że Islandia postanowiła przesunąć ciężar gry w stronę naszego pola karnego. Być może to pomoże biało-czerwonym do płynniejszej gry, do częstszych kontr, a tym samym do podwyższenia rezultatu. Mączyński pojawi się po raz 13 w reprezentacji narodowej, a Kapustka po raz drugi. Rybus. Pokazuje się Wawrzyniak. Rybus. Nie daje za wygraną z Ferasą. Wycofanie do Zielińskiego, który jakby czuł, że może być tym, który zejdzie z boiska. Zaczął bardzo się ożywił, a teraz niewiele brakuje, żebyśmy prowadzili w tym spotkaniu. Po raz kolejny Arkadiusz Milik nie trafia celnie. No, zdecydował się na takie bardzo efektowne zakończenie. Tutaj też trzeba Piotrka Zielińskiego pochwalić za to dyskretne, ale bardzo skuteczne wejście. Dodatkowo miękkie dośrodkowanie. Tutaj absolutnie nie ma mowy o żadnym szczęściu. Ta piłka zaadresowana tak, jak chciał Piotr. Troszkę gdyby było wyżej, łatwiej by było z przewrotkiem, ale w końcu to ty byłeś napastnikiem. Natomiast nie byłem żadnym specjalistą od przewrotek. Tutaj Arkowi zabrakło naprawdę niewiele. Mielibyśmy dodatkowo piękną akcję i ślicznego gola. Mączyński, przypomnienie jeszcze, mówi o tym, co jest poza ekranem. Tego, co będzie wymagał w tym meczu od niego trener Nawałka. No a to jest wymowne, posłuchajmy. Już gotowy Mączyński, już gotowy Kapustka. A nie, coś tam jeszcze brakuje Kapustce. Pobieg do tunelu, do szatni. Być może zapomniał ochraniaczy, co się zdarza. Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji, jest tym, który zgłasza zmianę. Mączyński zakłada trykot jeszcze do rozgrzewki, poczeka, to będzie podwójna zmiana od razu. No, zbliża się, a w zasadzie już minęła 60 minuta, pół godziny, zostaje Grosicki, wysokość pola karnego, ładnie to chciał przyjąć, ale odskoczyła mu piłka, w zasadzie poślizgnął się przy tym przyjęciu. To przyjęcie bardzo takie logiczne, które od razu uwalnia Kamila. Zieliński, odbita piłka, Lewandowski jeszcze próbował, ale Christensen wciąż udaje mu się wyłapywać te strzały, poza tym jednym Grosickiego. Teraz tutaj było widać, jak pieczołowicie kryty jest Robert Lewandowski. Tutaj nawet jeśli chodzi o dobitkę, środkowy obrońca, te najbliższe odległości od naszego wyborowego strzelca. Już gotowi, już jest Kapustka, już jest Mączyński, już są obok technicznego arbitra, to zresztą widzą Państwo u dołu ekranu. Za chwilę wejdą na boisko na te niespełna 28 minut. Nie ma możliwości na razie dokonania zmiany. Wawrzyniak w poszukiwaniu Milika. Odskoczyła ta piłka. Szkoda, że nie opanował tej piłki, to było doskonałe zagranie od Kuby Wawrzyniaka.
nie było możliwości, żeby odwrócić się bezpośrednio do bramki, ale tutaj przyjąć, utrzymać, pozwolić partnerom podejść już jak najbardziej. Sigurdsson na lewo, w środku jest Finnbogason. Do niego zagranie świetnie, Wojtek Szczęsny ubiegł teraz napastnika reprezentacji Islandii. Trzeba przyznać Islandii, że teraz wywiodła w pole naszą obronę, natomiast Wojtek Szczęsny uratował całą sytuację. Mimo, że od dłuższego czasu bez większej interwencji. No teraz wybicie niezbyt pewne, będzie okazja. Szczęsny chyba jednak nie, wyręczył go. O właśnie, dziękuję mu Rybus. Ma dużą ofiarność Maśka Rybusa. Chyba głową, tak mi się wydaje. Co prawda nie uchwyciłem tego. Nogą. Tutaj zderzenie, szukały Wawrzyniaka, przepraszam, z Glikiem. Tak, lekko chyba kolanem, ale na tyle skutecznie, że skończyło się na rzucie rożnym. Ta interwencja Wojtka Szczęsnego, najwyższych lotów. Wciąż czeka arbiter techniczny ze zmianami. Sześć minut i kilka sekund do końca podstawowego czasu gry. No to nie na zasięg ramion Wojtka Szczęsnego, żeby on nie mógł tego wyłapać, jak kulomiot teraz zakręcił, rzucił daleko, wprost pod nogi Glika, którego zatrzymuje Skulas. Ale też szybkość reakcji Wojtka, wprowadzenie piłki do gry, wyjście na pozycję Kamila Grosickiego do odnotowania. Rybus z pierwszej piłki, ale obok bramki. Niestety nie trafił czysto w piłkę i skończyło się, jak się skończyło. A więc Piotr Zieliński opuszcza boisko. Z jego miejsce numerem 5 Łączyński. Tak paradoksalnie, w sytuacji, kiedy tak, Piotr Zieliński tam się rozwinął na boisku. Mówiłem przy tej akcji, co tam niewiele brakowało, żeby... Szkoda troszeczkę, że akurat na niego trafiło, bo miałem wrażenie, że te dwie akcje, to ta asysta i później to wejście w pole karne, to troszkę pokrzepiło piłkarza i ma ochotę na więcej, ale rządzi Adam Lawałka, a wiemy, że do decyzji Manosa, więc z tym absolutnie nie dyskutujemy. Kapustka w miejsce Wawrzyniaka, więc wracamy do ustawienia z Rybusem jako lewym obrońcą. Teraz Bartosz Kapustka zagra na lewym skrzydle. Też taki piłkarz, który potrafi z piłką zejść do środka. A tutaj wiadomo, mamy Milika, mamy Roberta Lewandowskiego. Lubią grę kombinacyjną. Zobaczymy. Najlepiej asystujący w naszej lidze. Zobaczymy, czy Bartosz Kapustka wyjdzie kilka razy naprzeciw naszym napastnikom. 18 lat, jeden z tej szóstki, która może zagrać w młodzieżowej reprezentacji z tej pierwszej drużyny. Nie było tam faulu, zobaczmy czysto. Islandczycy z daleka, no ale to nie jest strzał Glifa Sugardssona, który mógłby, a nie, to był Sigurjonsson, który mógłby zaskoczyć Wojtka Szczęsnego. Rozpoczyna Krychowiak. Taki lob do Lewandowskiego. Przejmie to Milik. Jest Kapustka, pokazuje się Rybus. No, będzie teraz tutaj moc z tej lewej strony na skrzydle polskiej reprezentacji. Krychowiak nieco zwolnił, uspokoił Mączyński. Piszczek, Grosicki, Piszczek ładnie tam technicznie przełożył. Piszczek do Lewandowskiego, Milik, ach, myślałem, że zdąży. Jeszcze okazja, gol, Kapustka, mamy bramkę dającą prowadzenie. Chyba drugi kontakt Bartosza Kapustki po wejściu na boisko. To czy można sobie po raz drugi wymarzyć lepszy występ na tym stadionie? Chyba nie. Bramka na 2-1. Idealnie znalazł się. Tutaj też trzeba pochwalić Roberta Lewandowskiego, który z ciężkiej piłki wybrnął. Dobrze ją przyjął. Doprowadził do sytuacji, w której Bartosz Kapustka mógł oddać strzał. 2-1 dla Polski. Mamy, proszę Państwa, 67. minutę. I prowadzimy w tym spotkaniu po złym, niefortunnym początku. Staraliśmy się w pierwszej połowie bezskutecznie. Prześledźmy tę akcję. Lewandowski, Milik, Kapustka. No, co trzeba powiedzieć o strzelcu bramki? Nie przestraszył się odpowiedzialności, nie kombinował też, bo niekiedy zawodnik chce troszeczkę poprawić sobie piłkę. Tutaj nie było za bardzo na to czasu. Wydaje mi się, że decyzja o strzale naprawdę jest nagrodą i powoduje to, że i bramkarz, po części być może sam strzelec, zaskoczony, ale szczęśliwy.
No ale to najlepiej świadczy o selekcji, obserwacji, mówi Adam Nawałka, monitorujemy 72 zawodników. Kapustka był już tym sprawdzony, bo przecież widzieliśmy go z Gibraltarem, kiedy strzelił bramkę w swoim debiucie, a teraz mamy sytuację, kiedy zdołał pojawić się na boisku, ma pierwszy kontakt, może drugi z piłką i strzela bramkę, która daje Polakom prowadzenie. No, ale temu służą te mecze, o tym wspominaliśmy. Tutaj jest taki trzon, wiadomy, jasny, klarowny, kręgosłup, o którym często mówimy, prawda, Lewandowski, za nim Krychowiak, jest Glik, jest Milik, tak? Nasi skrzydłowi, Błaszczykowski, czy Grosicki, czy Rybus w różnych rolach i trzeba powoli wprowadzać tych młodych, tych, którzy mogą grać jeszcze w młodzieżówce. Był przez 60 parę minut Zieliński. W końcowych tych minutach pokazał się po pięknej akcji z taką drugą asystą przy bramce Grosickiego. Szedł z boiska, dał szansę Kapustce, Adam Nawałka, ten ją błyskawicznie wykorzystał. Nie chodzi tylko o samą bramkę, ale o decyzję, o pokazanie umiejętności podejmowania tej decyzji. O co więcej, no wszedł w ciężkim momencie. O, teraz może być groźnie. Zobaczymy, jak z tego wyjdą. A wychodzą bramką wyrównującą po błędzie Islandczycy, a strzelają Finn Bogaso. No, zrobiło nam się trochę słodko i chyba zapeszyliśmy, Darek. No nie się ukryć, no tutaj winę przede wszystkim za tą bramkę ponosi Łukasz Szukała, który przegrał walkę o piłkę. Tutaj nietrafiony i oko w oko z Wojciechem Szczęsnym strzał silny po ziemi. Dodatkowo na tyle precyzyjny przy słupku. Ciężko było Wojtkowi Szczęsnemu tutaj zapobiec. Wyraźny, ewidentny błąd Szukały. Ale to też potwierdza klasę Islandii, że ten awans na do Euro nie był dziełem przypadku, że to jest drużyna, której jeśli pozwoli się grać, to grają i robią to naprawdę skutecznie. Co więcej, podkreślaliśmy, że po utracie gola ten apetyt na bramkę wyrównującą też u piłkarzy z Islandii widzieliśmy. 2-2. Trzeba znowu powalczyć o... 3 minuty pocieszyliśmy się prowadząc w tym meczu, ale jeszcze sporo do końca, więc spokojnie poobserwujmy. Myślę, że stać nas na to, żeby rozstrzygnąć przez te 20 minut to spotkanie na swoją korzyść. Milik do Piszczka, ten jednak nie doszedł do tej piłki. Islandczycy, jest Sigur Jonsson, zbalony, a na nim strzelec bramki. A tutaj arbiter, nie, boczny sędzia czekał troszeczkę, tak, tak. Bo mieliśmy z lewej strony wychodzącego z kolei na czystą pozycję jednego z piłkarzy Islandii. Lewandowski. Technika Roberta znalazł Grosickiego, aż niewiele brakowało. Zabrakło kroku po to, żeby piłkę lekko strącić, ewentualnie szukać przyjęcia, które minęłoby bramkarza. Tutaj też był taki moment, kiedy Robert mógł poszukać Bartosza Kapuski, który doskonale teraz widzimy. Wychodził na pozycję, przeczekał i wykorzystał to drugie wejście, ale to jest drugi albo trzeci raz, kiedy Kamil Grosicki szuka wejścia za plecy obrońców. To jest coś, co naprawdę zaczyna czuć i co przynosi efekty. No ale też to podanie, to zagranie, choć zabrakło tam może paru centymetrów, świadczy o tym, jak rozwinął się nam Robert, grając w Bayernie Monachium. Przyjęcie tyłem do bramki, Robert Lewandowski musi zwolnić, nie bardzo jest do kogo zagrać. Włączył się tam Rybus, pole karne, będzie rzut rożny dla Polski. No tak, no nie skupia się tylko na strzelaniu, ale tak samo dystrybuuje piłkę Robert Lewandowski. Ale to podczas eliminacji było nieraz widoczne. Potrafi strzelić, potrafi asystować, potrafi wziąć na siebie troszkę, przytrzymać grę. Grosicki będzie tym, który będzie dośrodkowywał. Trzy zmiany w polskiej drużynie, trzy zmiany w zespole Islandii. Wciąż jeszcze możliwości zmian. Nie wiadomo, czy z tego skorzystają. Grosicki w pole karne. Poszli tam nasi do piłki, ale też wyszedł Kristinsson, Krychowiak, ależ tutaj nikogo nie było. Oddalili Islandczycy, spokój Rybusa. Nie chciał przyjmować piłki, obawiał się, że przy nie najlepszym przyjęciu może dojść do kontry, stąd to takie nie najlepsze wybicie. Elmar Bjornason, Islandczycy muszą nasi wracać, bo dopuszczamy to właśnie do takich sytuacji jak przed momentem. Tym razem tylko boczna siatka, ale wracaliśmy, powiedziałbym tak, ociężale, a tym, który strzelałby, bo był Bodvarsson.
No tutaj opłaciło się po raz kolejny. Chyba Bartosz Kapustka próbował uprzykrzyć życie i zrobił to na tyle skutecznie, że strzał wylądował tylko na siatce bocznej. Widzieliśmy, że pełnego komfortu Bodvanson nie miał i to było właśnie zasługą Bartosza Kapustki. Ale musimy mieć się na baczności, bo te prostopadłe podania coraz częściej znajdują adresata i prowokują akcję zaczepnej Islandii. Sigurdsson na lewą stronę, ruszył Skulason. Dobrze, że tutaj nikt nie zamykał z tej prawej strony i mamy chwilę spokoju, oddechu w końcowych minutach tego meczu. Jeszcze grupa naszych rezerwowych w rozgrzewce, wśród nich Mila, a także Borysiuk, Stępiński, Dawidowicz. Pytaliśmy Adama Nawałkę, czy będzie starał się dać szansę, czy to powołanie jest po to, żeby poczuli klimat pierwszej reprezentacji, byli w treningu. Powiedział, zobaczymy, mamy kilka rozwiązań taktycznych, mamy dwa mecze do tego, Rybus, Mączyński, Glik. We wtorek spotkanie z reprezentacją Czech we Wrocławiu. Rybus, ładne zdjęcie z Wodem, Lewandowski. Troszkę ma pretensje, bo był niepilnowany, czekał na tę piłkę, niedokładnie zagrał Rybus, tracąc. Szukała Krychowiak, Mączyński. Za mocno. Nic z tego nie może zrobić Robert. Widzą Państwo irytację naszego kapitana. Traci się energię, to jest takie szarpanie się, Marcin. To potem są koszty, kiedy brakuje troszkę na to, żeby zdążyć wrócić. Z drugiej strony Robert też przyzwyczajony do wygrywania, czy to w reprezentacji, czy to Monachium, Bayernie Monachium, więc no tutaj 2-2 na pewno satysfakcji mu nie sprawia. No teraz okazja do kontrataku, ale jest osamotniony Lewandowski, zwolnił słusznie Mączyński. Krychowiak do Puszpiszczka, trzeba troszkę uspokoić, rozciągnąć jak teraz do Kamila Grosickiego, jest w środku Lewandowski, jest Kapustka, wybijają za linię końcową Islandczycy, a konkretnie doświadczony Ragnar Sigurdsson. Ale po raz kolejny bardzo dobre rozkrzydlenie akcji przez Kamila Grosickiego. Zrobił to, co skrzydłowy zrobić powinien. Szukał też zagrania, za bardzo nie miał klarownej sytuacji, dlatego trochę czekał. Ale defensorzy z Islandii tak dobrze ustawieni, że nie dało się tam zagrać tej piłki bardziej dokładnie. Końcowy kwadrans przed nami. Grosicki w kolejnym dośrodkowaniu, dość głębokim. Glik poszedł, strącił, okazja. Aj, Kapustka, mamy bramkę, nie! Tak, brawo, brawo Robert! Mówiliśmy, że nie chce się pogodzić z tym wynikiem, że wygrywanie ma we krwi. No teraz trochę szczęścia, stał najbliżej tej piłki takiej bezpańskiej, tej odbitej po strzale jednego z biało-czerwonych. Ale to też czyni go tym szczególnym, że wie, w którym momencie biec, gdzie stanąć. Tutaj widzimy w tym całym zamieszaniu podbramkowym. Zmienił kierunek piłki po tym strzale Kapustki. Widzieliśmy pierwszą próbę przecięcia tego strącenia przez Kamila Glika. Robertowi się to nie udało. Strzał nie widzę. Ale chyba Krzysztof Kuczyński. Ale Robert stał tam, gdzie stać powinien. Wyborowy strzelec. Znaczy asystował przy tej bramce Kapustka, bo to był jego strzał. Robert na początku tę piłkę chciał zdjąć i lot. Bronił bramkarz, odbił ją i Robert zdołał wyłuskać. Ale to jest ten instynkt strzelca, który Robert pokazuje. Kiedy przed tym spotkaniem rozmawiałem, mówiliśmy o złotej piłce, on mówi, jest to Darek, chciałbym w tych meczach postrzelać, żeby się pokazać. Kiedy to głosowanie będzie dobiegało końca, 30 listopada, będziemy znali już trójkę, która będzie odbierała nagrody w styczniu. Mówi, nie ukrywam, że chciałbym być w tej trójce, choć dla mnie nie jest to najważniejsze. Ważne, jak gra reprezentacja, jaką będziemy drużyną. Ważne, że awansowaliśmy. Skupiać się będę też na grze w Bayernie Monachium. Przed nami przecież cele, nie tylko mistrzostwo, nie tylko Puchar Niemiec, ale przecież zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Poza tym dla napastnika, no, każdy gol w każdym kolejnym meczu to takie podkarmienie. 33. bramka Roberta w reprezentacji. Tego trzeba szukać. W trzecim występie już odskoczył od Szarmacha. Goni tych, którzy są przed nimi. Goni w bramkach, no, naszego króla wszechczasów Włodzimierza Lubańskiego.
48 goli. Na pewno Włodek ogląda gdzieś w Belgii to spotkanie. Przekazujemy pozdrowienia ze Stadionu Narodowego, dobrze uznanego. No, troszkę mobilizuje Adam Nawałka na te ostatnie minuty. Ważne, żeby skończyć zwycięsko. Ważne, żeby kontynuować pewną passę, która jest. No, jeśli chodzi o te statystyki, no to przypomnijmy, że jest to 10. mecz towarzyski biało-czerwonych pod wodzą Adama Nawałki. Mamy 3 zwycięstwa, 4 remisy, 2 porażki. W bramkach mamy już tych bramek 11 strzelonych, 8 straconych. No i ważne, żeby w tym kolejnym, 15. takim małym jubileuszowym meczu na Stadionie Narodowym odnieść zwycięstwo. Byłoby to 7. zwycięstwo, 6 remisów, 2 porażki. No, a tym, który zaczynał strzelanie na tym stadionie po tym bezbramkowym meczu remisowym z Portugalią, od spotkania z Grecją był Robert Lewandowski, strzelec dzisiejszej bramki, choć woli ścisłości to Mariusz Czerkawski otworzył tutaj strzelanie w towarzyskim meczu aktorów polskich i sportowców Polski kontra współorganizatorowi reprezentacji artystów i sportowców Ukrainy. On był tym pierwszym, który strzelił gola na Stadionie Narodowym. Popatrzmy, dobre wejście prawą stroną. Obrońcy drużyny Islandii jest Serwason. No, tym ofiarnie razem Łukasz szukała bardzo przytomnie. Kapespańska piłka odbita. Nie wiem, czy instynktownie przez Grzegorza Krychowiaka, ale to się mogło źle skończyć. No, gwizdy niezadowolenia, ale to gwizdy niezadowolenia z tego, że troszkę stanęliśmy. Troszkę jakoś jesteśmy ukontentowani tym, że prowadzimy, a tutaj trzeba jeszcze wyprzedzać trochę sił w końcówce tego spotkania. Krychowiak ładnie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski będzie sam na sam. Lewandowski, ostry kąt, jak sobie poradzi Lewandowski. Ski, i mamy czwartą bramkę. Brawo, pięknie Robert. Najlepszym komentarzem do tej bramki jest chyba to, co teraz słyszymy w głośnikach. To doskonała akcja. To była z kolei zabójcza kontra. To doskonałe zagranie Grzegorza Krychowiaka, prostopadłe. Miałem wrażenie w ogóle, że kiedy Robert Lewandowski tutaj odbiór piłki i automat, wyjście na pozycję. Miałem też wrażenie, że Robert zastanawiał się, czy w pierwszym ujęciu nie próbować przelobować bramkarza. Natomiast tutaj oszacował. To jest to spojrzenie. Nie. Bramkarz wraca na pozycję. Tutaj chciał chyba zdecydować się na dribbling, ale za bardzo nie było czasu. Strzał. A to wiemy, że od jakiegoś czasu, co Robert w polu karnym dotknie, to ląduje w siatce. No też pod ręką. Złapany trochę na... Spóźniona na wykroku i spóźniona reakcja. Teraz strzał na tyle mocny i przede wszystkim po ziemi, że miał prawo zaskoczyć bramkarza. 4-2. 80. minuta, 4-2. Zaczęło się źle. Od straty bramki z rzutu karnego, od straty Kuby Błaszczykowskiego. Nie mogliśmy w tej pierwszej połowie jakoś dopaść tej Islandii. Później udało się i zaczął to wszystko Grosicki. Kapustka, chwila radości z tego, że prowadzimy. Szybkie wyrównanie przez Islandczyków, przez Finnbogasona, a później dwa razy. No, błysk geniuszu Roberta Lewandowskiego, można śmiało to powiedzieć. No, przez dłuższą część tego meczu pracował na innych. Pod koniec meczu inni popracowali na Roberta i tak samo ma swoją zdobycz. Brawo, Wojtek Szczęsny, świetna interwencja, ale trzeba wyjść z tą kontrą, nie można stracić tak łatwo w obrębie pola karnego, no bo będzie stały fragment dla Islandii. Mobilizuje Łukasz Piszczek, a będziemy mieli jeszcze dwie zmiany w samej końcówce. Karol Lilinet, widzimy, szykuje się, i Mariusz Stępiński. Chyba Robert zejdzie z boiska, Lewandowski. Ostatnie wskazówki. Nie widzą Państwo tego. My skupiamy się na tym, co Islandia chce stworzyć w obrębie pola karnego polskiej reprezentacji. 82. minuta. Wycofanie. Elmar Bjarnason. Ach, ładne było to zgranie kapitana, choć niedokładne. Teraz szansa Polaków. Robert Lewandowski na wolne pole. No i zobaczymy, czy damy radę. Milik popędził, zagrał, ale piłka odbita od obrońcy. Tylko będzie wznowienie z aut. No, tym razem trochę wyrzucony, ale widać na było... stronę, na lewą stronę. Ale widać było, chyba to samo chcesz różnicę powiedzieć. Różnicę w szybkości Lewandowskiego i Milik.
to też, natomiast Milik chciał momentalnie tą piłkę zagrać. Wiedział, że nie będzie czasu, żeby ją jeszcze mówiąc po piłkarsku, dziubnąć. Chciał zagrać chyba wybiegającego na drugiej stronie boiska Kamila Grosickiego. Natomiast nic z tego dzisiaj, tym razem nic z tego nie wyszło. No, zejdzie Grosicki i Milik, to już wiemy. Pojawią się tutaj za moment na boisku Karolin Linety, który ma już doświadczenie reprezentacyjne, który też może grać w tej reprezentacji młodzieżowej. Znowu jest Polska na trybunach. To będzie jego 8 występ, na koncie jedna bramka. No i Stępiński, który raz zagrał w reprezentacji 20-latek z Chorzowa. Kamil Glik. Jest tam Łukasz Piszczek, jest Grosicki, który sporo napracował się w tym meczu, ale w tej akcji, kiedy odzyskał tę piłkę, kiedy grał Krychowiak do Lewandowskiego, było niejako potwierdzenie. Jestem głodny gry w reprezentacji, jestem głodny zwycięstw, mówił Krychowiak, kiedy pojawił się na zgrupowaniu. Ładnie teraz reaguje publiczność, dziękując za emocje, za grę do końca, za walkę biało-czerwonych. Lewandowski z Kapustką, troszkę za mocno Kapustka, Lewandowski, ale zatańczył jak Cristiano. No na luzie Robert ładnie to zrobił. To jest naprawdę fantastycznie rozwijający się wielki talent, taki już dojrzały, 27 lat, świetny wiek dla piłkarza. I myślę, że taka zmienność, pamiętamy spotkania, kiedy gwizdano tutaj na niego. No i teraz te mecze, gdzie dźwigał, gdzie brał ciężar odpowiedzialności, gdzie w spotkaniu ze Szkocją dołożył nogę w ostatniej sekundzie, dając remis, komfort, że w razie czego możemy remisować z tą Irlandią. Niekoniecznie musielibyśmy wtedy walczyć o zwycięstwo i tak było, choć wygraliśmy. Robert Lewandowski, skupmy uwagę na końcowych minutach tego spotkania. Niewiele ponad 6 minut, czekają na wejście i Stępiński, teraz błąd w podaniu Polaków, a także Linety. Islandczycy, Skulason, poszukiwania, dogranie do Traustasona. Spokój Roberta Lewandowskiego. Do niego podawał teraz Rybus. Kapustka. Podoba mi się, nie ma kompleksów, choć teraz błąd stracił. Trzeba wracać, wesprzeć tutaj Glika, który no, nie ma innego wyjścia, fauluje. Finn Bogason troszkę chyba chciał oszukać sędziego. Kamil Grosicki, dziękujemy. Posłuchajcie Państwo, jak żegna go publiczność. No, trzeba powiedzieć, że pracował przez pełne 85 minut. Druga połowa oczywiście dużo bardziej owocna, bo strzelony gol, dużo pracy i takich bardziej niebezpiecznych akcji, ale na pewno Kamil Grosicki ten mecz może zaliczyć do udanych. Marek Milik tym razem bez gola, bez asysty, ale no czuć, miał swoje okazje. Jest to piłkarz, który jest potrzebny reprezentacji, który też w odpowiednim momencie potrafi znaleźć się w polu karnym. Miał taką jedną sytuację w pierwszej połowie, natomiast tym razem nie udało się nic ustrzelić. No, trzeba uważać z prawej strony. Caminetti musi popracować. Nią chcą się przedrzeć Islandczycy. Teraz uspokoili, wycofali. Przytrzymanie Ragnara Sigurdssona. Strata. Troszkę za szybko. Linetti rozpoczynał tę akcję biało-czerwonych. Do końca już niewiele. No i teraz błąd. Okazja do tego, żeby strzelić trzecią bramkę. Fantastyczny ślizg w ostatniej chwili. Tutaj no niejako rehabilituje się za te błędy Łukasz Szukała. Rzeczywiście teraz to Łukasz Szukała wyreperował błąd Kamila Glika, ale to jest coś, nad czym na pewno swoją analizę przeprowadzi trener Nawałka. To jest drugi albo trzeci raz, kiedy tym prostopadłym podaniem Islandia oszukuje środkowych obrońców. Ona
na tej imprezie, do której przygotowuje się niejako reprezentacja, no coś takiego zdarzyć się absolutnie nie może. No, tam podziękowania Wojtka, bo wyratował tutaj polską reprezentację. Tak, ale też mi się wydaje, że Wojtek chciał jakby pokrzepić Łukasza Szukałę. W zasadzie okej, wtedy przytrafiły ci się dwa nieudane zagrania. Teraz to ty wyratowałeś wszystko, wracasz do normy. Też taki trudny moment w karierze Łukasza, kiedy przeniósł się z Emiratów do Turcji, nie grał na początku, teraz już wrócił do gry. Odbija się to zawsze na psychice piłkarza i na samej dyspozycji. No i tradycyjne podziękowanie za piękną grę odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego przez polskich kibiców. To za te cztery bramki, za zwycięstwo, które jest inaczej nie do wydarcia przez Islandczyków. Jakże inny mecz, jakże inny wynik, Marcin. Wracam do początku drogi Adama Nawałki. Do debiutu ze Słowacją wspólnie w Poznaniu komentowaliśmy. Zupełnie inny skład, wtedy były poszukiwania, potem 0-0 było z Irlandią. Mówił Adam Nawałka, mam wykrystalizowane pojęcie o tym, na kogo chcę stawiać, ale też chcę dać szansę innym. Teraz też daję te szanse i widać tę koncepcję, która jest realizowana. Zmiana atmosfery, przełomowy mecz z Niemcami, awans do finałów Mistrzostw Europy i otwarte stawianie sprawy przez naszych piłkarzy. Chcemy pojechać i chcemy wyjść z grupy, co się nie zdarzało ani w 2002, ani w 2006, ani w 2008, ani w 2012. To prawda. No i kolejna rzecz, którą reprezentacja poprawiła, to, że wcześniej zawsze oczekiwaliśmy tego udanego scenariusza od samego początku. Tutaj nawet jeśli od początku coś się nie układa, to reprezentacja potrafi z tego wyjść. Ma na tyle i hartu ducha, i takiej niezłomności w swojej grze, że potrafi wyratować sytuację, uzyskać remis, a później zdobyć gola zwycięskiego. Strata teraz Rybusa. Finn Bogason. Do końca Rybus. Brawo. Mówię głupia strata, ale chwalę też za to. Nie, będzie zmiana. Bo nie sądzę, żeby był rzut rożny. Sobieg za Roberta Lewandowskiego. Robert przekazuje opaskę. To musi chwilę potrwać. Wszyscy wstali z miejsc. Popatrzcie Państwo. Tutaj ta bramka taka typowa dla wybornego strzelca, dla lisa pola karnego i za moment pełen kunszt. Jeśli tylko jest ułamek sekundy, odrobinę miejsca na oddanie strzału w światło bramki. A później tysiące cieszą się po strzelonym golu. I Artur Sobiech, który próbuje przypomnieć o sobie. No, miał dobry początek w Bundeslidze, bramki strzelone dwie na początku tych rozgrywek, ale potem gdzieś przygasł. Islandczycy będą starali się dośrodkować w pole karne. Trzeba uważać do końca. Kolejny raz Szukała. Łukasz Piszczek faulowany. Dwie minuty doliczone. Jedna z nich już upłynęła. Pewnie troszeczkę sędzia przedłuży, bo tam mieliśmy ten moment zmian, prawda, przez Adama Nawałkę. Ale kiedy zaczynaliśmy to spotkanie, mówiliśmy, że po etapie radości z awansu rozpoczyna się etap pracy, ten pierwszy z meczów towarzyskich, międzypaństwowych, ważnych, kiedy będzie Adam Nawałka szukał wkomponowania i próbował do swojej koncepcji graczy, których powołał. To też mówiliśmy przed tym meczem, że chcemy, żeby Polacy zaprezentowali klasę w tym spotkaniu, żeby pokazali umiejętność przejęcia kontroli w meczu i starali się, zgodzisz się Marcin, o to, żeby tę kontrolę w meczu przejąć, co udało się w końcówce tego spotkania, kiedy Robert Lewandowski dobił rywala na 4-2. No co więcej, no jest to gra szkolna, tak to ujmę, dla samego selekcjonera. Natomiast dla wszystkich tych, którzy przyszli na stadion, każdy chce wyniku i
przećwiczyli pewne warianty. Trener mógł popatrzeć na tych, którzy będą stanowili uzupełnienie do kolejnych meczów, ale przede wszystkim biało-czerwoni wyszli naprzeciw publiczności. Wygrywają ten mecz, czyli 4 gole, czym dali dużo radości wszystkim zgromadzonym, a to w meczach międzynarodowych, towarzyskich nie zawsze było łatwe. Myślę, że warte podkreślenia jest tak, że długo budził się w tym meczu Piotrek Zieliński, zgodzisz się, a kiedy się już obudził, kiedy asystował przy bramce, no, trener postanowił dać jednak szansę komuś innemu. Bardzo dobre wprowadzenie się Kapusty, konsekwentnie prowadzonego. Nawet ojciec jego po tej jego debiucie i bramce powiedział: zaraz, spokojnie, on ma 18 lat. Koniec meczu, brawo biało-czerwony. Dziękujemy za kontynuację tego, co nam fundują ostatnio Polacy. Atmosfera wspaniała, podziękowania od kibiców, Robert Lewandowski na ustach wszystkich, z tego się bardzo cieszymy. Ważne, że Polacy odwrócili losy meczu. Przegrywaliśmy, nie udawało się w pierwszej połowie, straciliśmy Błaszczykowskiego, zadrżało serce przy tym faulu, kiedy faulowany był Glik, a potem konsekwentnie z Mozołem Glik, Kapustka, a później dwukrotnie Robert Lewandowski. No było wszystko, co w meczu powinno być. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te niedostatki i lekkie błędy reprezentacji, no to moglibyśmy odpuścić. Natomiast było odwrócenie wyniku. Były dobre akcje. Było dużo bramek i przede wszystkim te momenty, o których wspominałeś. Przejęcie kontroli i wykorzystanie tych momentów, przełożenie je na bramkę. No to zobaczmy. Zaczyna się dość niefortunnie w trzeciej minucie. Faul i rzut karny Gylif Sigurdsson zamienia na bramkę. Później mamy Kamila bardzo Grosickiego. Ładną odpowiedź Grosickiego. To jest zdanie nam prowadzenia w tym meczu przez Kapustkę, ale szybka odpowiedź przez Finnbogasona i wreszcie Robert Lewandowski raz. Jak Lis powiedziałeś, ale tutaj już jak wytrawny super snajper. 4-2. Tak kończy się spotkanie Polski z Islandią. Pierwszy z 6 test meczów międzypaństwowych, ważnych. Chcę, żebyście zagrali na poważnie, mówił Nawałka przed tym meczem, i biało-czerwoni na poważnie zagrali. Fantastyczna atmosfera, nikt nie wychodzi, czekają, aż zejdą oklaski, brawa, podziękowania, wymachiwanie szalikami, ale na to zasłużyli. Podążajcie, panowie, tą drogą we Wrocławiu, choć tam pewnie będzie nieco inny skład, w kolejnych marcowych meczach, czerwcowych, aż do tego, żeby przede wszystkim wyjść z grupy. Dziękuję za uwagę. Marcin Żewakow. Żegnając się z radością ze zwycięstwa. I Dariusz Szpakowski.